I tak naprawdę taką chorobą najstarszą, za każdą, która dziesiątkowała ludzi w zasadzie już od czasów późnego okresu starożytnego i wczesnego średniowiecza, to jest dżuma. W czasie takiego średniowiecza pełnego, rozkwitu średniowiecza, obok dżumy występowało oczywiście szereg innych jednostek chorobowych, ale taką typową dla średniowiecza jeszcze chorobą, która gdzieś tam często się pojawia w różnego rodzaju opracowaniach, źródłach, rocznikach i kronikach, to jest lepra, czyli trąd. Znaczy ci, którzy w średniowieczu na tą chorobę zapadali, chociażby słynny Baldwin w czasie krucjat zapadł na tą chorobę, to już z daleka musieli kołatać, musieli dawać znać, kiedy przechodzili z miasta do miasta w różnego rodzaju pielgrzymkach, o tym, że mają właśnie trąd, dlatego że bano się tym trądem zarazić. No i w wieku XV wraz z odkryciami geograficznymi no, wchodzą nam nowe jednostki chorobowe, które pojawiają się i które wypełniają całą Europę. I tak naprawdę począwszy od XVI wieku aż po wiek XVIII, takimi trzema głównymi chorobami będzie po pierwsze nadal dżuma, która będzie tak naprawdę znowu dziesiątkowała ludność poszczególnych miast. Będzie epidemia, czy może już nie teraz choroba epidemiczna, ale również charakterystyczna dla epoki nowożytnej, czyli syfilis. Podobno, jak według jednej z teorii, właśnie przywieziony z Nowego Świata w czasie odkryć geograficznych. No i w końcu trzecia jednostka chorobowa, taka, która jest też typowa dla okresu nowożytnego, to angielskie poty. Z tym, że angielskie poty, czyli ta epidemia angielskich potów, ona była krótkotrwała i wystąpiła tylko w XVI wieku. Potem nagle zanika i nawet dziś nie wiadomo dokładnie, co to było. W okresie nowożytnym oczywiście mamy też cały szereg innych chorób, takich jak czerwonka, dług różny, tyfus itd., itd., ale o tym opowiem jeszcze za chwilkę. Na czym polega w ogóle problem z rozpatrywaniem tych chorób? No i okres XVIII wieku to jest wygasanie w Europie i na świecie epidemii dżumy i w XIX wieku pojawia się nam nowy problem, mianowicie związany z pojawieniem się cholery. Po raz pierwszy epidemia cholery wybucha na terenie Gdańska, Elbląga, tutaj okolic, w roku 1831. Pod koniec maja są pierwsze zachorowania w Gdańsku i mówi się, że choroba przyszła z powstańcami listopadowymi. To, bo pamiętajmy o tym, że przecież tutaj w Kiszewie jest pomnik, prawda, pomordowanych powstańców listopadowych. Oni tutaj zostali internowani po nieudanym powstaniu listopadowym, ale nie jest to do końca prawda, bowiem pierwsze zachorowania w Gdańsku odnotowano nie w głębi tego miasta, tylko odnotowano w porcie. Czyli tak naprawdę cholera przyszła do Gdańska za sprawą kontaktów handlowych z miastami położonymi we wschodniej części basenu Morza Bałtyckiego. No bo trzeba tutaj pamiętać jedną zasadniczą rzecz, że początek tej sine mortis, czyli sinej śmierci, bo tak była cholera określana, on się kształtuje na terenie wschodu, na terenie dzisiejszej Rosji, Kazachstanu, tych terenów tam na wschodzie. I zapewne właśnie stamtąd drogą handlową do miast polskich epidemia przyszła. I potem przez cały wiek XIX ona będzie cyklicznie się pojawiać. Potem mamy na przykład w pierwszej połowie XIX wieku, oprócz tej epidemii z 1831 roku, jest jeszcze epidemia z 1837 roku, potem jest z lat 40. 48, 49, potem w latach 60. i aż do lat 90. potem znowu zanika. Głównie związek zaniku cholery jest związany z tym, że już w połowie XIX wieku zaczęto dostrzegać, że zachorowalność na cholerę wiąże się z wodą. To woda jest tym czynnikiem zanieczyszczona, który sprawia zachorowania. Tu pałeczka cholery, wibria cholera, prawda, ona się w wodzie przenosi i zarażony po prostu dostaje bardzo wysokiego odwodnienia organizmu związanego z biegunką, co powoduje, że staje się silny, stąd ta sina śmierć, prawda, którą tutaj mówimy. No ale druga połowa XIX wieku to z kolei też pojawienie się poza tą cholerą jeszcze gruźlicy, która też już wchodzi takim dosyć często odnotywana jest po prostu i staje się taką chorobą przemysłową tego okresu. Pamiętajmy, że to też jest okres industrializacji itd., itd. No i w końcu taka ostatnia wielka, potężna, ogromna pandemia była związana już z czasami po I wojnie światowej, kiedy to pojawia się właśnie ta epidemia hiszpanki. Nie? I tu już mamy dosyć dobrze udokumentowane poszczególne wybuchy. Tutaj wiemy, że też była na terenie Prus i zarówno wschodnich, i zachodnich.
była związana z nędzą, z biedą, po prostu z wyniszczeniem po I wojnie światowej. I w końcu takie ostatnie gdzieś tam epidemie tyfusu, takie bardziej dotkliwe dla poszczególnych miast, to była II wojna światowa. I tak jak powiedziałem, po II wojnie światowej w zasadzie już nie mamy większych klęsk, które takich związanych z chorobami, które by były niepokojące. I tak naprawdę właśnie ta pandemia koronawirusa od czasu II wojny światowej jest taką najbardziej zakaźną i zajadliwą, jaka może być. Teraz.